Dzień dobry, Krzysztof Repiński, witam serdecznie i zapraszam na program Pytania do Starosty. Dzisiaj moim i Państwa gościem w studiu telewizji TETK jest wicestarosta tczewski Witold Sosnowski. Dzień dobry Państwu. Od razu do rzeczy, bowiem najbardziej świeża, myślę też bardzo ciekawa rzecz, to jest no chyba takie oficjalne, symboliczne rozpoczęcie modernizacji, przebudowy mostu tczewskiego na Wiśle, bo można chyba wreszcie powiedzieć, że skoro została podpisana dokładnie wczoraj, w poniedziałek, 13 lipca umowa, no to chyba jest początek. Tak, oczywiście. Wczoraj została podpisana umowa z firmą Panimex z Będzina na kwotę 28 milionów 800 zł. W poniedziałek 20 będzie przekazany plac budowy, no i zacznie się remont. To była taka troszeczkę przeprawa z tym przetargiem. Nie był to łatwy przetarg, bowiem no, trzeba było ogłosić po raz drugi. Trzeba było też no, przejść przez procedurę odwoławczą w Regionalnej Izbie Odwoławczej. Może proszę coś o tym powiedzieć i czy w końcu jesteście zadowoleni z tego, jaki finał znalazł się ten przetarg? Czy ta kwota jest no, taka oczekiwana? No jeżeli chodzi o kwotę, jest ona trochę wyższa niż przewidywaliśmy, o ponad 1 000 000 zł. Natomiast jest ona i tak niższa od kwoty kosztorysowej. Jesteśmy zadowoleni, że zakończył się ten przetarg sukcesem. Firma, która wygrała, jest firmą no, o dobrym rankingu, gwarantuje realizację w okresie 18 miesięcy tej inwestycji. No i teraz co dalej? Kiedy wykonawca przejmuje most, jak mówiłem, kiedy może rozpocząć pracę? Czy wam jest znany harmonogram, czy dopiero się umówicie na takie przedstawienie tego harmonogramu prac? Znaczy w umowie są zawarte szczegóły i harmonogram ma być przedstawiony do 10 tutaj czerwca, były po prostu zapisy te wszystkie i myślę, że kierownik budowy, jak i dyrektor, który będzie nadzorował całą budowę ze strony firmy, te wszystkie dokumenty w ciągu najbliższych 2 tygodni nam dostarczy i wtedy będziemy mogli się odnieść co do realizacji. A wczoraj na tym takim symbolicznym, uroczystym podpisaniu, parafowaniu umowy była mowa, że no już w zasadzie w przyszłym tygodniu może mogą rozpocząć pracę. Czy tak wicestarosta przewiduje, czy tak już będzie? No i wtedy co z przejściem przez most? Bo choć nieoficjalnie, to jednak ruch pieszy no, się tam odbywa. Znaczy ja myślę, że jak przekażemy plac budowy niestety 20, to w tym momencie firma, która będzie odpowiadała za całą budowę, no niestety uniemożliwi przejście nawet pieszym. Jest to ogromna inwestycja, koszt prawie 29 milionów. Będą wymieniane elementy konstrukcyjne. Oczywiście dla pracowników, którzy będą tam pracowali, będzie przygotowana odpowiednia trasa przejścia przez ten most i będzie on bardzo dobrze zabezpieczony. Natomiast nie ma możliwości formalnych, żeby przechodzili w tym okresie piesi. Tym bardziej, że budowa no, będzie nabierała tempa i pewne elementy, które są już zużyte, będą usuwane. Taką ciekawostkę, bo wczoraj z dyrektorem Banimexu przeprowadzałem wywiad i mówił, że między innymi wyzwaniem na pewno w tej modernizacji, czyli w liftingu tych przęseł Lenca, bo one są w stosunkowo dobrym stanie, natomiast mają prawie 160 lat, będzie to, że będą wymieniać 75 tysięcy nitów. Czy to się zgadza, czy starosta słyszał o takiej liczbie? No tak, tutaj jest to część historyczna i nie mogą być zmieniane jakby sprawy konstrukcyjne, więc te nity będą musiały być wymienione. I też elementy jezdne są też zaprojektowane, nawet troszeczkę szersze, boczne jakby dla pieszych przejścia, więc po remoncie będzie powiedzmy ten most tak jak na początku po oddaniu, będzie powiedzmy naszą chlubą. Oczywiście dalsza część również będzie remontowana, bo to są dopiero pierwsze 3 przęsła historyczne.
Tak, no i teraz, czy już wy jako zarząd powiatu, jako starosta, wicestarosta, założyliście sobie pewien harmonogram, pewien cel, jak tutaj pozyskiwać środki, no bo to jest najważniejsze w tej całej modernizacji. Mówi się o koszcie łącznym blisko 150 milionów, jak na razie udało się zdobyć 30. No od tego właściwie zaczynamy. Natomiast w trakcie jest przeprojektowanie części historycznej. Cały most będzie jakby w tej części historycznej tak wyglądał jak poprzednio docelowo, czyli wieżyczki. Oczywiście ta część, która została budowana w późniejszym okresie, też jest planowana do remontu. Natomiast pierwszy i drugi etap i potem trzeci ma zagwarantować jego przejezdność. W tej kadencji chcielibyśmy doprowadzić do remontu tej części historycznej w całości. Będzie przejezdne? I będziemy starali się, żeby jednak ta przejezdność na koniec kadencji tego mostu była, bo to i tak jest długi okres. Mieszkańcy z drugiej strony oczekują tego, jedna, druga gmina nawet pod względem finansowym stara się pomóc starostwu w zrealizowaniu tej inwestycji. Ale pani starosto, proszę powiedzieć, jaką ścieżkę sobie wytyczycie, jeśli chodzi o sposoby pozyskiwania finansów na tę modernizację. Czy to będzie tak samo, jak robił to zespół, można powiedzieć, pod przewodnictwem wicestarosty Mariusza Wiórka, czyli z tej dotacji państwowej, z Ministerstwa Infrastruktury. Ta główna, lwia część była tej, chyba dajże 23 miliony z tych 30. Czy też będziecie próbować jakby innymi drogami pozyskiwać pieniądze? Ja myślę, że tutaj wszyscy będziemy się starali, żeby te środki jak najszybciej pozyskać. I jak najwięcej, bo jednak powiat nie dysponuje własnymi środkami tak dużymi, żeby ten wkład własny, który tutaj będzie, sam go pokrył, więc będzie nam zależało, żeby z ministerstwa czy z innych funduszy uzyskać co najmniej te 75% środków zewnętrznych, a te 25% albo mniej, żeby to były środki z województwa, z miasta, z gmin, po prostu środki wspólnie jakby na ten wkład własny chcemy zebrać już z innymi samorządami. Bo te 30 milionów to już wydało się taką granicą wręcz bardzo napiętą, że udało się je zebrać, że udało się takie środki zgromadzić, a gdzie tutaj dopiero chyba około 50 na kolejny drugi etap. No ale jak widać, marzenia się spełniają, rozpoczynamy budowę i my jesteśmy optymistycznie nastawieni do realizacji. Chcemy tą drugą część zacząć już nawet w trakcie realizacji obecnego etapu, żeby skrócić ten remont, żeby on nie trwał, powiedzmy, dłużej niż ta kadencja. Ale jak pytałem o sposoby, te sposoby będą jednak te same, innych jakby możliwości tutaj starosta nie widzi. Znaczy, ja myślę jeszcze o środkach z Unii Europejskiej, bo jednak jak zaczynamy, to jest nam troszeczkę łatwiej. Pokazujemy, że już coś zrobiliśmy i w tym momencie jesteśmy bardziej wiarygodni dla, powiedzmy, składania wniosków do różnych instytucji. Mhm. No to zmieńmy temat, bo o moście tu już zazwyczaj mówimy i mamy go tutaj obok nas, ale są jeszcze inne sprawy, na przykład takie jak niepokojące jednak wyniki matur w powiecie tczewskim. Można pochwalić pewne placówki, ale też trzeba zauważyć niski poziom, zwłaszcza w drugim liceum ogólnokształcącym. Najpierw może omówmy ogólnie te wyniki. Tak, ogólnie do matury w powiecie tczewskim przystąpiło 726 osób. I tutaj mamy jakby dwie formy. Nowa matura, gdzie przystąpiło 377 osób i stara matura, gdzie przystąpiło 349 osób. Te różnice są następujące, że do nowej matury przystąpili absolwenci liceum ogólnokształcących obecnie zdający egzaminy, natomiast do starej matury przystąpiły osoby, które zdawały egzamin w technikach oraz te osoby, które nie zdały w poprzednich latach.
Oczywiście jak to się to przełożyło na wynik, na efekt? No jeżeli chodzi o nową maturę, to jesteśmy zadowoleni, bo wśród 20 powiatów jesteśmy tutaj na 7 miejscu. I ten wynik nasz zadowala. To jest 78% osób zdało maturę, tą nową. Natomiast no, różnie to było w naszych liceach. Bardzo dobrze wypadło pierwsze liceum. Tutaj nauczyciele... Mówimy o wyniku powiatowym, bo tak. Tutaj od razu trzeba zaznaczyć. No 97% to jest bardzo dobry wynik. Przy czym te wyniki jakby liceum katolickie, no tam było, uniwersyteckie liceum tak, katolickie to jest 100%. Jakby poza tą statystyką, tak? Tak, znaczy nie, to obejmuje cały powiat. I tutaj jest sumowanie. Ale wyniki ogólne, czy katolik jest w nich też? Też oczywiście, jest też, pod uwagę, tak. W takim razie ja miałem zestawienie, w którym nie było katolika, może... To znaczy tak. Zestawienie, które obejmuje tylko tam, gdzie powiat jest organem prowadzącym. Natomiast my mamy informacje zarówno z katolika, jak i z Pelplina. No to powiedzmy o tych najlepszych. Katolik, no, pierwsze Elo w Tczewie. No katolik 100% zdawalności, pierwsze liceum 97%. Jest to, jeżeli chodzi o organ założycielski powiat, no bardzo dobry wynik. Jeszcze on może się polepszyć, bo są 3 poprawki w miesiącu sierpniu. I tutaj myślę, i nauczyciele, kierownictwo, jeżeli chodzi o pierwsze Elo, jest zadowolone. Jednak trzeba poszukać nie tylko, przyczyny. Nie tylko jeśli chodzi o efekty zdawalności, ale tam również były dobre wyniki, jeśli chodzi o same oceny, prawda? No, zgadza się. Tylko tutaj były ruchy ze strony dyrekcji i organu założycielskiego. Z 6 oddziałów już w ubiegłym roku zmniejszyliśmy do 5 oddziałów ze względu na wniosek tutaj pani dyrektor, która no, zorientowała się, że te osoby, które chciały w tym liceum się uczyć, jakaś tam część miała dosyć słabe wyniki z egzaminu gimnazjalnego. I zmniejszyliśmy tutaj wspólnie po naradzie ilość osób przyjętych. I to też jedna jest z przyczyn, że w związku z tym no, zostały te osoby, które powiedzmy miały te egzaminy na wyższym poziomie. Tu była punktacja nawet powyżej 100 punktów średnia. Rzuca się niestety bardzo słaby wynik drugiego liceum ogólnokształcącego w Tczewie w oczy. Tak, to jest najgorszy wynik od kilku lat. Na przykład w ubiegłym roku drugie Elo? 55%, w poprzednim 70% w maju, chodzi o zdawalność. A po poprawkach to doszło do 70%? Nie, po poprawkach nawet wyżej. Natomiast 75% w ubiegłym roku w maju była zdawalność, a w tej chwili 35%, no to jest fatalny wynik. Z tym, że wpływ na to ma głównie egzamin z matematyki. Tutaj jest w miesiącu w sierpniu 40 poprawek z matematyki, a 2 to jest jedna z języka polskiego, jedna z języka rosyjskiego. Więc główną przyczyną słabej zdawalności matur w drugim Elo jest niestety egzamin z matematyki. Jak ogólnie przedstawia się, jeśli chodzi o powiat tczewski w stosunku do wojewódzkich wyników? Czy ta średnia jest mniej więcej podobna, zbliżona? Znaczy ta nowa matura to jest 7 miejsce wśród 20 powiatów, 78% zdawalności, no to jest przyzwoity wynik. A jeśli natomiast nie rozdzielać na nową i starą maturę i wszystkie? Stara matura 55, tu jest już znacznie gorzej, jesteśmy 17 powiatem, czyli 4 miejsce z końca. Natomiast no to są egzaminy zdawane przez osoby, które kończyły technika. Tam większe znaczenie dla tych osób ma zdawalność egzaminów zawodowych. No myślę, że tutaj jeszcze te statystyki wyglądałyby inaczej, jeżeli byśmy porównywali ilość osób nieprzystępujących i osoby przystępujące, no to powiedzmy te statystyki by były gorsze, ale zarówno u nas, jak i w województwie. Więc te analizy trzeba pogłębić, zastanowić się, poszukać rozwiązań.
drugi Melo, jest nowa dyrekcja. Ile młodzieży uczy się poza powiatem tczewskim, a tutaj mieszka? No bo teraz wiadomo, odpływ do Trójmiasta zawsze był i będzie. Część może osób przyjmuje tak, że Malbork tam jest taka techniczna, dość dobra szkoła, ale czy odczuliście może odpływ też młodzieży do Kwidzyna, bowiem powstał most i gdzieś tam na pewno te gniewskie rejony są w Kwidzynie też konkurencyjne, tak to nazwę, szkoły średnie. Czy prowadzicie takie analizy? Tak, oczywiście sprawdzamy ogólnie, ile osób zdaje egzaminy gimnazjalne w naszym powiecie, ile składa podania do nas, ile w naszych szkołach się uczy. I też wiemy, że no jednak spora część osób startuje do szkół ponadgimnazjalnych w Trójmieście. Natomiast na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o Kwidzyn, nie widzimy tam większego zagrożenia. Wręcz odwrotnie, w tym roku utworzono tam zarówno liceum, jak i klasę technikalną i klasę zawodową. W poprzednim czyli roku tam, było gorzej. Gdzie? Konkretnie w Gniewie. W Gniewie. Że zespół szkół w Gniewie. Jakby tendencje no, rozwijające. Rozwijające ma szansę poprawić swoją liczebność cała szkoła, jeżeli tak dalej będzie wyglądał nabór. Jeśli chodzi o to drugie ELO, bo to już tak kończąc temat matur, no to co trzeba uczynić? Bardziej się temu przyglądać? Jak podwyższyć poziom matematyki? O to tutaj chodzi głównie? To znaczy, to trzeba też powiedzieć, że w drugim ELO pierwsze klasy to są w tym roku i w poprzednim 4. Z nich tylko jedna jest jakby o charakterze matematyczno-fizycznym. W tym roku to jest klasa integracyjna, będzie liczyła około 20 osób. Natomiast w drugim ELO są tutaj na 5 praktycznie klasy humanistyczne, zaledwie 2, a 3 o charakterze ścisłym. Więc wynik też ma zdawalności matur z matematyki no ogromny wpływ, jak jest ukierunkowana młodzież. Czyli w pierwszym ELO bardziej na przedmioty ścisłe, w drugim na przedmioty humanistyczne. I tutaj dyrekcja, jak i nauczyciele no, będą musieli wprowadzić, jeżeli chodzi o te klasy humanistyczne, no wprost mówimy, dodatkowe zajęcia wyrównawcze i to od klas już pierwszych, żeby wrócić do tej dobrej zdawalności matury w granicach 75% już w maju. I takie jest zadanie przed nową panią dyrektor i gronem pedagogicznym w drugim liceum. No to zostawmy maturę, przejdźmy do spraw gospodarczych. Zaczęliśmy od mostu, a teraz o innej inwestycji albo o próbie znowu dofinansowania. Czy zarząd powiatu planuje zgłosić inwestycję drogową do tak zwanej schetynówki, do Narodowego Programu Modernizacji Dróg Lokalnych? No jeśli tak, to jaka to jest inwestycja? Tak jak w ubiegłych latach przygotowujemy się do powiedzmy tego projektu. Tutaj są dwa obiekty. Pierwszy to jest droga Bałdowo, od granic miasta do Krajowej Drogi 22. Dwa do wyboru, rozumiem, macie? Czy dwa nawet chcecie zgłosić? To znaczy, będziemy zgłaszali jeden, ale przygotowujemy dwa w zależności od, powiedzmy, większej szansy uzyskania dofinansowania. Będziemy składali drugi, na przykład, projekt, który dotyczy wiaduktu w gminie Pelplin. On jest też w złym stanie technicznym, jest pewne ograniczenie. Wiemy, że będziemy musieli go w jakimś dłuższym okresie poddać generalnemu remontowi. A ten wiadukt na jakiej ulicy, czy tam na jakiej drodze? Nie, to jest Rudno, tutaj w tym rejonie. I dlatego przygotowujemy dwa, bo się może okazać, że będą inne propozycje w związku z pieniędzmi unijnymi, żeby już mieć, powiedzmy, projekt gotowy. Także na następne lata chcemy przygotować remont ulicy
Rokickiej. A jak starosta ocenia, jakie szanse miałaby ta droga, no bo to nas bardzo tutaj interesuje, Bałdowa, no od granic wiadomo miasta. No spełnia ona wszelkie jakby parametry. Do drogi krajowej 22, rozumiem. Tak, parametry, gdzie moglibyśmy osiągnąć maksymalną ilość punktów w tym projekcie Schetynówka. Tutaj jeszcze pan wójt gminy Tczew się określił, że na wspomoże. Jaki to mógłby być koszt? No to jest około 1800 metrów, a koszt od 3,5 do 4 milionów złotych. Mhm. Czyli w zasięgu, tak powiem, waszego budżetu? Tak, przy finansowaniu, powiedzmy tutaj zewnętrznym, jesteśmy w stanie zrealizować, to już mówimy o przyszłym roku. A kiedy się okaże, czy faktycznie tą akurat drogę, czyli tą ulicę Bałdowską w obrębie gminy Tczew dajecie i kiedy się okaże wyniki? To wszystko zależy od przygotowania z naszej strony dokumentacji, bo mieliśmy dokumentację przygotowaną na cały odcinek, natomiast z chwilą przekazania ulicy Bałdowskiej w granicach miasta, trzeba tą dokumentację zweryfikować, zrobić nowy kosztorys. No jest to w trakcie. Miejmy nadzieję, że do chwili ogłoszenia no zdążymy dokonać tych wszystkich czynności. Tam jest jeszcze sprawa związana z wykupem części gruntów. No jest to... Czyli trochę to jest walka z czasem. No tak to wygląda. Natomiast mój projekt, jeżeli chodzi o wiadukt, jest już gotowy. Mhm. Więc w zależności, który projekt będzie lepiej oceniany, jeżeli chodzi o Schetynówkę i czy ulicę Bałtowską zakończymy projektowanie. I już będzie wiadomo, który projekt. Tak. No liczymy na koniec sierpnia, że tu już będzie już pełna informacja na ten temat. Mm-hmm. No i wtedy trzeba będzie z półtora miesiąca, dwa poczekać na wyniki. Tak, i realizować to w 2016 roku. Jeszcze chcieliśmy o pewnych dofinansowaniach porozmawiać, ale myślę, że na dzisiaj tak obszernie i wyczerpująco omawialiśmy tematy matur czy też mostu, że już wystarczy. A nasza rozmowa, przypomnę, że jest rozmową cykliczną, że pytania do starosty pojawiają się w telewizji Tetka raz w miesiącu i że czekamy na pytania do starostów Sosnowskiego i oczywiście do starosty Tadeusza Dzwonkowskiego, które będziemy mogli za naszym pośrednictwem przekazać. Proszę przesyłać te pytania na adres tetka@tetka.pl. A ja już dziękuję bardzo wicestaroście Trzewskiemu. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Za wyczerpujące odpowiedzi i za wizytę w naszym studiu. Moim państwa gościem był Witold Sosnowski.